Środa, 17 tydzień zwykły. Pierwsze czytanie z Księgi Jeremiasza jest dosyć dziwne, bo zazwyczaj myślimy, że prorok to jest człowiek wybrany przez Pana Boga, który mówi w imieniu Pana Boga. No jest szczęśliwy, że ma taką szczególną funkcję. Natomiast Jeremiasz przeżywa pewien dramat. Mówi: biada mi, matko moja, że mnie urodziłaś. Męża, skargi, niezgody dla całego kraju. Ma taką świadomość, że to, co głosi, powoduje po prostu rozłam w kraju. Ma takie poczucie, że przecież głosi to, co mówi Pan Bóg, ale to nie przynosi efektu. No i Pan Bóg oczywiście mówi, że go podniesie na duchu, ale mówi, żeby się on nawrócił po prostu. Jeśli się nawrócisz, dozwolę, byś znów stanął przede mną. Jeżeli zaś będziesz czynić to, co szlachetne, będziesz jakby moimi ustami. Może był jakiś grzech, może był jakieś zwątpienie, może był jakiś błąd ze strony Jeremiasza i Pan Bóg mówi: no jesteś prorokiem, ale ty też się musisz nawrócić. Tobie się wydaje, że ja powinien pewne rzeczy zmienić, ale ty powinieneś też zmienić. I mówi Pan Bóg mu potem, że kiedy się nawrócisz, to ja będę z tobą. To nie znaczy, że nie będziesz miał wrogów, to nie znaczy, że ludzie będą wszyscy po twojej stronie, ale jeśli ja będę po twojej stronie, to całkiem to inaczej będziesz przeżywał. To się potem powtórzy również w 20 rozdziale, kiedy będzie przeżywał znowu dramat Jeremiasz i można powiedzieć, że jego życie jest w jakimś sensie takim dramatem, że jest mu bardzo ciężko, a z drugiej strony takim wezwaniem do tego, żeby wracać do Pana Boga. A tam w 20 rozdziale powie: ale Pan jest przy mnie. I to ale Pan jest przy mnie będzie takim zmianą, można powiedzieć, czy po prostu siłą, która pozwoli mu wytrwać. Tutaj tak samo mówi: ilekroć otrzymywałem Twoje słowa, ochłonąłem je, a Twoje słowo stało się dla mnie rozkoszą i radością serca mego. Czyli to nie jest tak, że on ma same negatywne doświadczenia Pana Boga. Chodzi o to generalnie, słuchając tego słowa, żebyśmy się nie dziwili, że czasem, nawet jak służymy Panu Bogu, nawet jak mamy wiele dobrych doświadczeń, że mamy również doświadczenia bardzo kiepskie, bardzo słabe, bardzo trudne doświadczenia odrzucenia, doświadczenia niezrozumienia, doświadczenia takiego nawet poczucia bezsensu życia. I najpierw, co trzeba zawsze robić wtedy, nawrócić się. Nawrócić się to znaczy zadać sobie pytanie, czy czasem to doświadczenie nie odsłania we mnie jakiejś choroby, jakiegoś grzechu, nie odsłania we mnie czegoś, co jest jeszcze do poprawy. W tym sensie są nieraz błogosławione krzyże czy błogosławione ciemności, bo one paradoksalnie rzecz biorąc potrafią odsłonić coś, co nie zawsze widać w świetle. Psalm 89 mówi, 59 mówi o tym, żeby, to jest modlitwa o to, żeby Pan Bóg wyzwolił mnie od nieprzyjaciół, moich wyzwól mnie, broń mnie od tych, którzy przeciw mnie powstają, wybaw mnie od złoczyńców, od mężów dyszących zemstą. Jest takie poczucie, jakby ten człowiek naprawdę był nielubiany, jakby był odrzucany przez innych, jakby po prostu nie chcieli być po jego stronie, nie chcieli mu pomóc. To są bardzo ważne psalmy. My dzisiaj dużo mówimy o pomocy ludzkiej, o to, żeby ludzie pomagali jedni drugim, ale tu jest takie głębokie wołanie: ja wiem, że mi ludzie nie pomagają. Ja wiem, że ludzie są przeciwko mnie, natomiast wybaw mnie, Panie Boże, bo ja już sobie nie poradzę od ludzi, którzy po prostu zakładają na mnie jakieś zasadzki czy sidła. Może tak być w życiu, że nie jesteśmy lubiani, nie jesteśmy jakoś akceptowani, nie mamy jakichś takich talentów czy charyzmatów, albo mamy w sobie jakiś taki paskudny charakter, czy te rzeczy, które robimy, jakoś się nie podobają. Trzeba znowu być bardzo blisko Pana Boga, żeby nienawiść ludzka czy złość ludzka nas nie zniszczyła. Im bardziej po prostu jest nam ciężko ze strony ludzi, tym bardziej powinniśmy iść w stronę Pana Boga, bo bez Niego nie da się z ciężkimi ludźmi wytrzymać. Mateusz przytacza przypowieść Jezusa w Ewangelii o skarbie ukrytym w roli i obie te przypowieści, zarówno perła, jak i skarbiec, mają jeden wspólny mianownik. Otóż ten, który je znajduje, sprzedaje wszystko, co ma, wszystkie pieniądze poświęca, żeby kupić ten skarb, który znalazł. I oczywiście morał jest bardzo prosty, czy wniosek jest bardzo prosty: tyle coś dla nas jest skarbem, ile jesteśmy w stanie za to zapłacić. Więc te wszystkie dyskusje na temat, że trzeba coś płacić w kościele, że trzeba jakieś przymusowe ofiary, że muszę to czy tamto, tylko są dowodem na to, że to nie jest dla nas skarb. Jakby Eucharystia była skarbem, to byśmy poświęcali czas, potrafili jechać nawet ileś kilometrów, żeby znaleźć Pana Jezusa. Jakby komunia była skarbem, to byśmy wszystko zrobili, żeby być w stanie łaski uświęcającej. Jakby wiara była skarbem, to byśmy całkiem inaczej. Po prostu nie jest skarbem. Skarbem jest to, na co wydajemy pieniądze. I oczywiście, że musimy wydawać pieniądze na wszystko, natomiast warto sobie naprawdę w życiu zrobić taką dobrą rozpiskę,
ile ja czasu wydaję na coś w życiu i pieniędzy, i zadać sobie pytanie, czy widać z tej mojej rozpiski, co jest moim skarbem. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.